Kurde! Nie wiem! Kapelusz mi wsiadł. Ty się Nikolasowi nie śmiej, bo ty to nie śmiejesz! Czekajcie! Dzisiaj poznamy bohaterów z bajeczki, a wiecie jakiej? A jest to bajka Adventure Time! A dokładniej Królestwo Traw, ale fajnie! I jak widać już na pierwszym opakowaniu, widzimy Fina, Jake'a oraz Ben. O, ale fajne mają minki! Skoro jesteście gotowi na rozpakowanie naszych dwóch kartoników z Happy Mealami, no to zaczynamy! Hejo! Hej! Z tej strony Nikola i Monia! Właśnie! Witamy Was bardzo gorąco w nowym roku! Tak! Mamy rok 2018, kochani! Ja z Nikolą bardzo się z tego powodu cieszymy, prawda? I co my dzisiaj mamy, Nikola? McDonalda! Właśnie! McDonalda! Nowe Happy Meal! Właśnie z tej okazji, że dzisiaj mamy już nowy rok, przywitaliśmy go i mamy jakie Happy Meal? Adventure Time! To jest to na bumerangu. Na bumerangu, właśnie jest to taka baja, słuchajcie, która leci na Cartoon Network. Nikolka bardzo ją uwielbia, ja w sumie jej tak za bardzo nie znam, ale Nikolka tutaj wszystkie postacie prawie dobrze zna, więc myślę, że damy radę. A jest aplikacja taka. Aha, no tutaj. Właśnie. O, jest aplikacja. Można sobie ściągnąć na telefon, na tablet. O, super, to dobrze, kochani. O, łapko, to słuchajcie, kochani, zostawcie kciukaczka w górę. Napiszcie nam w komentarzu o czym, Nikola. Czy lubicie taką bajkę? O, właśnie, i jak? Ta bajka się nazywa chyba Finn i Jack. O, i jak spędziliście Sylwestra, prawda? Dobra, to my otwieramy i zaczynamy. A teraz otwieramy naszego McDonalda. Właśnie, otwieramy. Ale... Co ale? Będziemy losować. Co? Z woreczków. Jak losować z woreczków? No losować zamkniętymi oczami i zgadywać co to. Co? Co to, że znowu Nikola wymyśliła? No dobra, no dalej. Ale śmiesznie. To Nikolka otwiera i z zamkniętymi oczami losuje. Ja patrzę, czy nie podgląda. I... O, coś ma już. A co to jest? Pokaż dzieciom może. O, zobaczcie, coś takiego białego ma Nikola. Co to jest? Finn? No to jest Finn! Brawo! Ale ekstra, zobaczcie, jak się fajnie prezentuje w naszym woreczku. Zaraz Wam pokażę, jak wyjmiemy z woreczka. Właśnie, to już otwieramy i zaczynamy. To teraz ja otwieram już naszego Fina. Tak, to otwieraj, dawaj Nikolka. I co tam mamy? Pomóc Ci troszeczkę, czy nie? Mogę Ci pomóc, jak chcesz. O, Nikola otworzyła naszego Fina! Ale jest fajny, spójrzcie! W sumie to jest taki brylok trochę, co Nikola? Można sobie przyczepić chyba do plecaka. Do plecaka, a tam chyba jest w środku. I mamy tutaj jeszcze ulotkę i naklejkę, Nikolka. To? Chyba to jest. To jest labirynt w środku! O, labirynt! Labirynt w kuleczku! I popatrzcie, mamy tutaj misję. O, kuleczką labirynt możemy, słuchajcie, pokonać. Ale ekstra! A tutaj jeszcze mamy taką fajną karteczkę, słuchajcie. I mamy informację, jest to Finn, gatunek człowiek i mieszkał na drzewie w domku. O, no, to słuchajcie, kochani, Nikolka już rozpakowała, co? Tu jest Finn jeszcze. I gdzie? Tu jest Finn. I wszędzie jest Finn. Tu jest Finn, tu jest Finn, tu jest Finn. O, fajnie, to słuchajcie, kochani, tutaj mamy jeszcze taką ulotkę, gdzie możemy zdobyć wszystkich bohaterów z naszej, słuchajcie, tutaj kolekcji. A my teraz Wam pokazujemy tą zabaweczkę z bliska, no i pora na mnie, prawda? Dobra. To zobaczcie, ale co? Zanim Monia otworzy swoją zabawkę... Ale ja chciałam rozpakować moją zabawkę. To zobaczcie, ile tutaj jest ich do zebrania. Wow, jest naprawdę sporo naszych zabaweczek. Dobra, to co, mogę już... 10! Mogę już rozpakować? Tak, no to teraz Monia otwiera, bo nie może się już doczekać. Dobra, to co, ja mam zamknąć oczy? No. No dobra, to zamykam. A ja Ci otworzę. Tak, dobra, i losuję. I o, coś tutaj już złapałam.
Jest to dzieciom. Takie trochę dziwne, zobaczcie, jest to, nie wiem co to jest. Ja wiem. W kształcie takiego czegoś dziwnego. Jest to chyba, nie wiem, to mi przypomina tutaj chmury? Nie wiem, to jest. To się Nikola za mnie nie śmiej, bo ty to nie śmiejesz. Czekajcie. A mogę prosić o telefon do przyjaciela, czyli jakąś pomoc Nikola z twojej strony łaskawie? Czy tak. Nie? To dawaj, co? Ma na czole gwiazdkę i jest fioletowe. Na czole takie gwiazdkę. Takie ładne i nie możesz tego zgadnąć? No nie mogę, no! Czekajcie, jest to królewna grudkowskiego kosmosu. Tak. Zobaczcie, trochę długo mi to zajęło, tak, ale... Tak, ja tworzę. Pani zabrała wszystko, oddawaj mi to Nikola. Nie. Nikola mi, słuchajcie, zabiera moje zabaweczki, które chciałam rozpakować. Mogę je rozpakować? Proszę. Nie. Nikola, nie chcę tego spróbować. Oddawaj, to się nie. Długo idzie. Dawaj. No to długopisem zrobimy. Na długopisem zrobimy. No dawaj, tnij! To nie są nożyczki! A co to są? No długopis! No długopis! O, daj ci pomogę, Nikolka! Dawaj, bo już się dzieci niecierpliwią pewnie, żeby zobaczyć naszą małpeczkę. Jedy jak ty rzucasz ten wszystkim! Boże! Nie widać mnie! Chodź tutaj, Nikola! Nie widać mnie! Chodź, Nikola! Nie widzicie mnie? Napiszcie w komentarzu, czy mnie widzicie. Na pewno się nie widzą. O, zobaczcie, jaka fajna chmurka! Ej, oddawaj! A co jest w środku? Co masz? O, gierka, zobaczcie! Gierka! Dawaj! Nie! Ja, ale pana Nikola wszystko mi zabiera! Mamy także, że... Chodź tutaj, Nikolka! I mamy także, słuchajcie, ulotkę! Taką sobie Nikoli zestawię. Pokaż mi na chwilkę. No daj! No dobra, to skoro Nikolka nie chce mi, słuchajcie, pokazać mojej zabawki, którą w ogóle w sumie rozpakowałam, to mamy tutaj też także taką kartę. Dobra, nie grajcie w tą grę, bo ona jest wciągająca. Sama jest wciągająca. I widzę, co my tutaj mamy. Ona w ogóle mieszka. Ona ogólnie mieszka w grudkowym kosmosie. To już wszyscy wiedzą. Wiesz, Nikola, że ona mieszka w grudkowym kosmosie? No. No, super. To co, zaraz to otwierasz? Zabawkę? Tak. No dobra, ale daj mi tą moją jeszcze. No daj, no daj na chwilkę, Niko. No daj, Nikola! O, no zobaczcie, mogę ją sobie pomacać. I ale fajnie, zobaczcie, jak super, dobra. To już wam pokazujemy ją z bliska i Nikola otwiera swoją zabawę. Prawda? No. To teraz ja otwieram swoją zabawkę. Nie będziesz otwierać. Nie, To trzymaj. Nie, nie chcę tych papiurów. Ale po co mi te papiury? Ej, nie, masz u siebie bałagan. Zjedz. To ty robisz tutaj bałagan, Nikolka. Nie. Dobra, dawaj, otwieraj zabaweczkę kolejną. I co tam masz, losuj? Nie musisz opatać. Już wiem. No, tak, tak bardzo, tak już wiesz, co to jest. Cintrindol. Aha, super. A skąd wiedziałaś, że to jest cintrindol? Powiedziałam. Aha, a pokaż, co żółte to jest takie. Takie coś żółte. Na pewno oszukiwałaś i podglądałaś tak nie. Nie, ale na pewno. Nie. Mi tak długo to jakoś zajmowało, a sobie to tak szybko znalazłaś? No. No dobrze, no to skoro już znalazłaś i mogę sobie założyć to na głowę. Dziękuję bardzo. Wszystko mi leci, cały karton mi leci z McDonalda, Nikola. Dobrze, już mam założony. Dzieci mnie widzą, nie widzą. Lubisz mieć kartony na głowie. Wyglądam teraz jak mop z miotłą na głowie. Mop z miotłą na głowie. Nikola, dawaj, otwieraj. Puść, co się nie cierpliwisz? No, co tam masz? Cintrindola. Ja to rozpakuję, Cintrindola. Teraz się dowiemy, gdzie on mieszka. A zaraz się dowiemy, co on ma w środku. Pewnie ciebie. Ciebie. On mieszka w zamku. Czemu ja mam same kulki? Nie, ty ostatnio miałaś labirynt. A ja miałam gierkę. A to? Zobaczcie, jakie fajne rzeczy tutaj mamy. Napiszcie w komentarzu, jak się to wkłada. Co się wkłada? To tutaj. No ale może dzieci też nie wiedzą, jak to się wkłada. Ale jak macie i wiecie, to napiszcie. Nie, nie piszcie jej. Piszcie. To co, Nikola, teraz nie mogę ją... Nie piszcie Moni.
Ja, nie piszcie jej. Napiszcie jej, napiszcie jej, żeby ona nie otwierała tego. Ale jak tego otwierać? Gdzie jest twoja zabaweczka? A pokażcie, jak ona wygląda, ojejka. Zobaczcie, jaki ma Nikola, takiego długiego jak Nikola. Patrzcie, pasuje do Moni. Nie, nie pasuje do Moni. Pasuje. Jest żółty. Żółty, zaraz jest żółta. To co, słuchajcie, to my pokazujemy wam Nikoli zabaweczkę z bliska i przechodzimy do mojej, tak? Mhm. Czy nie? Tak? Mhm. Dobra. To zakończyliśmy nasz odcinek z McDonaldem. Właśnie! I z nowym rokiem, kochani! O matko, Nikola, jak zagwizdzę, to głupie bolą! I słuchajcie, napiszcie nam w komentarzu o czym. Czy macie takie zabaweczki z Maca? Właśnie! I może czy macie całą kolekcję? I zostawcie koniecznie łapki i w górę! A my widzimy się w kolejnym. Nie, mieliśmy coś jeszcze powiedzieć. O czym? Czy lubicie fajerwerki? A, czy lubicie fajerwerki? Też tam pisze. I czy lubicie